No witam, słuchajcie, ściągacz zrobiony. Pokażę wam jak działa i o co chodzi. Czemu taki ściągacz jest zrobiony? To jest przede wszystkim do Mercedesa. Ja wam później pokażę, bo w takich zwykłych sprężynach to nie ma problemu, to byle czym to ściśniecie. Ale do Mercedesa jest tragedia. Trzeba tak ściskać, bo inaczej nie jesteście w stanie tutaj ścisnąć. A ściągacz do Mercedesa kosztuje 40, bodajże 3000. Więc ja wam tu pokażę jak ja tu sobie tu radzę. Ten otwór jest właśnie typowo do Mercedesa, dlatego muszę podłożyć teraz noże, bo to jest za małe po prostu, nie? Ten kołnierz jest za mały, to podkładam sobie noże. To nie chodzi o czas, o to, tylko po prostu o... No w Mercedesie jest bardzo, bardzo ciężko założyć sprężynę. Jeśli ktoś zakładał, no to na pewno zdaje sobie sprawę. Już wam tu pokazuję. Tak. Wiecie, dobrze sobie zrobić takie widełki, no ale ja teraz już nie będę tylko kombinował, bo mi się nie chce, ale w przyszłości zrobię takie C. Ja tylko będę to nakładał i tyle, nie? Nie będą noże, a takie C. Ok. Dobra, tu noże mamy podłożone. Dobra, no i teraz tak, tu jak widzicie mam fajny dostęp do śruby, to wygląda w ten sposób, tutaj jest, trzyma MacPersona, na tu się opiera, nie? Tu mamy regulację w tą, tu mamy regulację i tu mamy regulację. Najważniejsze punkty to jest ten i ten oczywiście, żeby to trzymało się. Tu mam zrobione, to tam mam, pokażę na filmach. Dobra, ściągamy tą sprężynę i założymy sobie nową. Tak jakby inną. Dobra, bierzemy. To nie trzeba dużo, nie? Już wystarczy. Do tego nasadka. Odkręcamy. Odkręcona. Możemy sobie tu położyć. Możemy tą sprężynę zabezpieczyć nawet. Taką tą wystarczy ją tu zabezpieczyć, no ale ona nie powinna w żaden sposób tutaj wypaść. I odkręcamy. Cały czas wypaduje, spada. No i dobra, mamy to odkręcone. To sobie na bok damy. To sobie przesuwamy. Wyciągamy to łożysko, to sobie lekko przekręcimy, wyciągamy sprężynę, osłona, guma, zakładamy od nowa, tak jakbyśmy to wymieniali, zakładamy odbojnik, zakładamy nową sprężynę, to jest stara sprężyna, no ale powiedzmy, że to jest nowa. Wkładamy ją tu sobie, przytrzymujemy, dajemy łożysko, tak, i teraz jeszcze na razie nie zakładam tego, bo sobie muszę wycentrować. Daję sobie moje noże, no muszę zrobić takie C, nie? Że będzie nakładane, wiecie o co chodzi, to tak już nie chcę się z tym bawić dzisiaj. Na jedyneczkę. Klopka. Ok. Dobra, mamy tu. I teraz ważne, żeby sobie to wycentrować, nie? Czekajcie.
Aha, bo ja tutaj dam śrubę, dobra. To mamy tak, to mamy tak. Ale to mamy tak. Teraz wam tu pokażę. Patrzcie się. Tu mam tak wycentrowane. I sobie jadę. Teraz sobie jadę. Ok. Założę sobie tą osłonę, którą tam mam. Mogę sobie teraz dać imbusa. Dobra. Mamy teraz imbusa i mogę sobie tutaj pomóc tym imbusem. I nie wiem, czy będzie widać. Nie wiem, tu wychodzi. Zakrętka. Już to ściśnia, widzicie, nie? Mogę sobie jeszcze to chwycić. No i wiadomo, że dokręcamy to grzechotką i imbusem, nie? Wiecie, o co chodzi. Grzechotka, imbus i sobie dokręcamy. No i dokręcamy sobie teraz normalnie imbusem i grzechotką, nie? No to jedni dokręcają pneumatem, jedni nie. To już tam zależy od was. Wyciągamy, żeby mi nie wypadło. Wyciągamy i... Tak. Teraz sobie możemy wyciągnąć to. No i sprężyna wymieniona. Słuchajcie, to jeszcze jest do pomalowania. No i takie jeszcze drobne przeróbki, jak te śruby trzeba zrobić, bo jak widzicie... Czekajcie, to może tak teraz. O, tak to jest zrobione. Trzeba to pomalować, poszlifować te wszystkie spawy. Do tego tu zrobię, nie wiem, jakieś motylki. W ogóle tu chcę zrobić tak, że to może być takie półkole. Żeby nie było to w ten sposób, tylko po prostu wyfrezuję, zrobię koło, żeby to fajnie nachodziło. No i gumy, żeby tu były gumy, bo jak przyjdzie nowy, to żeby nie obdzierało, nie? No i tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, dajcie lajka. Sami tego nie róbcie, bo jak wiecie, jest to niebezpieczne. Ja to robię na własną odpowiedzialność. I dla mnie to, jak wam mówię, Mercedes ma tak źle, ma tak McPersony, że po prostu tyle wystaje bolca, a sprężyna jest taka i musicie ją ścisnąć dosłownie do takiego czegoś. Bardzo, bardzo trzeba sprężynę mocno ścisnąć. Dobra, tyle. Tu jeszcze zrobię wzmocnienie tego. Tu będą otwory i tu będzie ewentualnie takie na ukos, bo tu, tak jak wam mówię, do tej sprężyny, do Skody to nie ma problemu, ale do Mercedesa to jest totalnie wielka siła, więc musi to być jeszcze wzmocnione tutaj.